Nazywam się Michał Wiatrkowicz, jestem wieloletnim praktykiem sztuk walk oraz absolwentem warszawskiej OSP. Wiele osób przechodzi różne operacje i rehabilitacje potem, więc dlaczego ja mam się tutaj tak, nie wiem, specjalnie nad tym rozczulać, bo nic z tego nie wynika. Tam na początku było ciężko, a potem właśnie podszedłem do tego na zasadzie bonusowego czasu, no i tam wiadomo, no, poczytałem sobie te książki, na których przeczytanie nigdy nie miałem czasu, obejrzałem sobie filmy, które chciałem obejrzeć, a brakowało czasu, z racji, że nie byłem zbyt mobilny na początku. No to zacząłem realizować swoje artystyczne tam pomysły, które też, prawdę mówiąc, przynajmniej w takim wymiarze, w jakim tworzyłem w tym roku, to normalnie nie mogłem sobie na to pozwolić. Finalizowałem taki projekt artystyczny tytułem Psychoportret. Stworzyłem wiele innych obrazów, no i usiadłem właśnie z powrotem do portretów, do pejzaży, do takiego rodzaju malarstwa, które dość dawno zarzuciłem.